Witam po raz kolejny ze szkolnej kuchni. W poprzednim odcinku Dominik opowiadał, jak upiec pyszną babkę. Dziś postaramy się upiec skubańca. A o wszystkim opowie nam Aldona i Kamil. Zapraszamy na kolejny odcinek. Co tu się wyrabia? Do przygotowania skubańca będziemy potrzebować 2,5 szklanki mąki, 1 szklanka cukru, 5 żółtek, 1 kostka margaryny, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, kakao, smalec i owoce. Do miski wkładamy margarynę, 1 szklankę cukru, dwie szklanki mąki. Następnie cukier waniliowy. Żółtka. I pół kropka. Ciasto dzielimy na 3 części i do jednej z nich dosypujemy kakao i ugniatamy do jednolitej Do blaszki wyłożonym papierem skupiemy pierwszą warstwę ciasta białego. Następnie jeszcze ciemnego. I tak na przemian. Na 2 porcje ciasta dodajemy owoce. A następnie dodajemy ubite białko na twardo, czyli ja pokażę, że jest ubite. Proszę. I dodajemy tak samo do ciasta. Po wyłożeniu dodajemy ostatnią warstwę ciasta białego. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika na 180 stopni.
Nasze ciasto już jest gotowe, wykładamy je z piekarnika. Smacznego. Nasze ciasto posypujemy cukrem pudrem. Posypaniu ciasta cukrem pudrem rozkrajamy. I życzymy smacznego. Jeśli film się spodobał, zostawcie lajka i czekajcie na kolejny odcinek. Co tu się wyrabia?